Nocowałem w bardzo zacnym plenerze, który praktycznie nie jest tknięty ludzką ręką na zasadzie wyrębu, nasadzania czy innego kształtowania. Jest to park narodowy, w którym są wyznaczone miejsca do biwakowania, ale przyznaję otwarcie, że wolałem oddalić się w bardziej dzikie miejsce i kontemplować w zupełnej samotności. Kto nocował sam w dzikim lesie, a w zasadzie w puszczy, ten wie, że las nocą jest całkiem innym zjawiskiem słuchowym niż w ciągu dnia. I wrażenia są niebywałe. Rozkładałem się w tym miejscu około godziny 22 i jeszcze nad wodą było na tyle jasno, aby nie używać czołówki. Pobudka na dobre była tuż przed 6, akurat ta noc była wyjątkowo ciepła, a wręcz gorąca, więc poranna kąpiel bardzo wskazana, tym bardziej, że przejrzystość wody niesamowita. Chwilę po umyciu pakowanie i około 1,5 km marszu do samochodu, gdzie było szybkie przepakowanie plecaka celem przejścia do stoliczka, przy którym mogłem na spokojnie napić się wyśmienitej, świeżo mielonej kawy. Te małe atrakcje, to co przeżyłem, jest już moje i pozostanie w pamięci. W głowie biega mi film i podcast o tym, jak przygotować się do pierwszej nocy w plenerze, na co zwrócić uwagę, jak opanować emocje i czy faktycznie strach ma wielkie oczy. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.